Policja zjawożna zatrzymała 52-letniego mężczyznę, który w sobotę w tym mieście wybił witraż w kościele, a następnie ukradł pieniądze ze skrzynek na datki. W rozmowie z proboszczem policjanci ustalają, łączą pewne fakty, typują znanego nam 52-letniego mieszkańca naszego miasta, że on mógł dokonać tego czynu, udają się w miejsce gdzie ten mężczyzna mógł przebywać, trop okazał się trafiony, zastajemy go, mężczyzna jest bardzo zaskoczony, zaczynamy z nim rozmawiać, no w toku czynności wykonanych przez policjantów on przyznał się, że, że dokonał tego włamania do, do kościoła. Policji udało się odzyskać skradzione pieniądze w kwocie około 1000 złotych. Na razie nie wiadomo ile będzie kosztowała naprawa wybitego witraża, choć może to być nawet około 20 tysięcy złotych. Zatrzymany 52-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy, za co grozi mu do 10 lat więzienia.